Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić ściągacz na szydełku, który jest bardzo podobny do tego robionego na drutach. Ściągacza używamy przede wszystkim do rozpoczynania swetrów, ale możemy z niego również wykonać na przykład czapkę, mitenki albo paskę na głowę. Dzięki temu otrzymujemy dzianinę, która jest miękka i elastyczna. Do wykonania ściągacza będziemy potrzebować oczywiście włóczki i szydełka. Ja przygotowałam sobie włóczkę Merino Gold 200 firmy Macram Tricot Paris. Do tej włóczki producent poleca użycie szydełka 3 mm, ja natomiast użyję szydełka 4 mm po to, żeby ściek był bardziej mięsisty i aby poszczególne żebra ściągacza bardziej się odznaczały. W takim razie możemy zaczynać. Rozpoczynamy naszą robótkę od 15 oczek łańcuszka. I tutaj taka uwaga, że łańcuszek powinien być luźny, żeby brzeg ściągacza był elastyczny. Po zrobieniu 15 oczek naszego łańcuszka możemy przejść do kroku drugiego. Zaczynamy od zrobienia dodatkowego oczka łańcuszka, czyli tak zwanego oczka zawracającego. Nabieramy nitkę, wbijamy się w drugie oczko łańcuszka, wyciągamy nitkę i przeciągamy przez 3 pętelki. Kolejne oczka robimy tak samo, czyli nabieramy nitkę, wbijamy ją w oczko łańcuszka, wyciągamy nitkę i przeciągamy przez 3 pętelki. Nasz pierwszy rząd ściągacza wykonujemy w taki sam sposób do samego końca, czyli razem powinniśmy otrzymać 15 oczek. Po zrobieniu 15 oczek nasz pierwszy rząd powinien wyglądać w ten sposób. Nasz drugi rząd zaczynamy od zrobienia oczka zawracającego. Odwracamy robótkę i robimy pierwsze oczko drugiego rzędu, czyli nabieramy nitkę, wbijamy się w drugie oczko od szydełka i co ważne, wbijamy się tylko w tylną pętelkę poprzedniego rzędu. Następnie wyciągamy nitkę i przeciągamy przez 3 pętelki. W ten sam sposób budujemy cały drugi rząd, pamiętając, że wbijamy się tylko w tylną pętelkę poprzedniego rzędu. Tutaj możemy zauważyć, jak utworzył nam się schodek. Nasz drugi rząd powinien prezentować się w ten sposób. Kolejne rzędy wykonujemy w dokładnie taki sam sposób, co rząd drugi, czyli wykonujemy oczko zawracające, odwracamy robótkę i wykonujemy nasze oczka. Należy wykonać tyle powtórzeń, aby długość ściągacza osiągnęła pożądaną przez nas długość. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten tutorial będzie dla Was pomocny. W komentarzach możecie pochwalić się, co Wy robicie ze ściągacza. Zajrzyjcie też do naszego sklepu splotek.pl.